Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora Derail Valley. I dzisiaj przeprowadzimy sobie podróż z pola naftowego centralnego na port i miasto. Mamy 3 zlecenia ze sobą aktualnie. I potrzebujemy zabrać z B3O towar. Proszę na B3O. No i sobie ten jeden wagon. Jak to miało być zrobione? My to myśleliśmy w ostatnim odcinku, bo to jedzie na G5i. To jedzie na C2i i to też jedzie na C2i. Czyli to musi być albo na końcu, albo na przodzie. Więc jeśli to byśmy sobie tego B3O przetransportowali na B5O, załóżmy, oby jeden, o. B1, o. B1, o jest tam. To idealnie by można było sobie to tam wtransportować. A widzę, że na tym B1, o, mało wagonów stoi. Dokładnie, bo tu mamy tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć wagonów. Dobrze. Okej, czyli na początku B3O. Jakie lokomotywy stoją? Potężne, to znaczy jedna potężna. A tutaj są nasze lokomotywy. Trzeba wyluzować. Okej. Okej. Samo się nawet toczyło. No, myślałem, że będzie w porządku, ale widzę, że jednak jeszcze kawałek. Dobrze. Teraz jest w porządku. A my musimy sobie stąd wyjechać. Okej. Siadamy. Miecz wsteczny. Czemu tam wycieraczki pracują? Już nic nie pada. Okej. Wyjeżdżamy.
tyłka sobie zapalimy. Lekka mgła, ale to nic nie szkodzi. Chyba jesteśmy ustawieni na B3. O. Jeszcze raz sobie sprawdzimy. Czy jeszcze raz? Na C2 i jedzie. B1, o. I B5, o. B3, o, będzie na końcu. Okej. Cofnij jeszcze kawałeczek. B3, o, będzie na końcu. O, B3, o, jedzie na G5. Czyli tu. Przykręcimy tym. Kabelki od powietrza podpinamy. Wlejemy ostatni wagon. 8-8-6. Sprawdźmy. Dokładnie. To niby jest jako pierwszy, a nie ostatni. To jest 913. Okej. Dobrze, jako że lokomotywy są ukrotnione, więc sobie mogę tą lokomotywą sterować, nawet jeśli jest wygaszana. Więc sobie tamta pracuje. B1, o.
Wyluzowane, wyluzowane, więc... Jedziemy. Niestety manewry idą dosyć pomalutku. Jak to manewry, nie? Premia czasowa, premią czasową, ale no... Niestety. Nie chcemy doprowadzić do tragedii. Kolizji tych pięknych cystern zbyt dużą prędkością, bo one lubią wybuchać. W niektórych specyficznych sytuacjach cię tu uderzą w siebie za mocno. Luzujmy sobie ten wagon. A hamulec zaciągnijmy w tym wagonie. A dlaczego tak? Bo się po prostu ładnie zmieściliśmy. Po prostu. Teraz dlatego po prostu będziemy się cofać. Możemy włączyć światła. No to jedziemy. B5. O, teraz trzeba podłączyć. Czyli to nie na maksa po prawej, ale tak po części po prawej. Się bujają te lokomotywy. Na chwilę oświetlenie kabiny.
A ty na tym 6S się ledwo co mieszczy. No my chyba z nimi przyjechaliśmy ostatnio, jak się nie mylę. Całkiem możliwe, że tak było nawet. Podpinamy. A i jeszcze nie wszystko przecież trzeba wyluzować. O, jeszcze trzeba iść na sam koniec, żeby wyluzować skład. No. Super. To lecimy. My sobie wsiądziemy na ostatni wagon, żeby się tutaj nakierować na tą B5. Znaczy B1, o przepraszam. W górę jest. Tu mamy 907. Zaraz sobie jeszcze zobaczymy. Jest 907, okej. Dobrze, panie, nie tak szybko, nie tak szybko, bo przecież... Ej. No, chodź tu. A nie. Nie no. Nie mogłem skoczyć na wagon. Coś się zepsuło. Siedemdziesiąt dziewięć. Ten ma setkę, dobrze. Ładunek się nie uszkodził, na szczęście. Ten ma 50, łomatko. Już dwa wagony uległy uszkodzeniu.
Weź to zatrzymaj. No, kawałek tego składu nawet jest. Dobrze, drodzy Państwo, ale myślę, że resztę już zobaczycie w kolejnym odcinku. Więc komentujcie, subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.